Bo jeśli oczywiście to działa, mówię, tak jak Sylwia Jaśek, ja Sylwii Jaśkowi, no, że nawet jeżeli się okaże, że nie mogę unieważnić tego małżeństwa, nie okaże się, że Sylwia będzie do końca życia związana pierwszym małżeństwem, ja im nie powiem, żeby się rozstali. Nie. Nie powiem, naprawdę. Oni się w taki sposób kochają. Jestem absolutnie przekonany, że Pan Bóg jest między nimi w tej miłości. Bo to, co z nimi zrobił, oni się nawrócili późno. To nie tak, że byli wierzący, nie? Nawrócili się już będąc tym związkiem sakramentalnym, wtedy się nawrócili. I obydwoje tak żyją, co nie? Nie idzie im na przykład trochę z czystością i nie jest tak, że mogą przyjmować sakramentów. Nie przystępują, co nie? Na ten moment. Mają nadzieję, oni sami mają taką nadzieję, że będzie ich stać na to, że będą mogli przystępować i w sensie będą żyli w czystości, gdyby się okazało, że nie można tego unieważnić. Ale nawet gdyby tak było, że nie będą przystępować do sakramentów, ja im nie powiem, żeby się rozstali. Bo ta miłość jest od Boga. Ja nie mam najmniejszych wątpliwości.